Witam Cię serdecznie w drugim filmie z serii Jak skutecznie schudnąć. Jeśli jesteś ze mną od początku, to w zeszłym tygodniu wprowadziliśmy już dwa zdrowe nawyki, czyli picie wody regularne i zapisywanie tego oraz zapisywanie wszystkiego, co jemy i pijemy w ciągu dnia. I teraz czas na króciutkie podsumowanie. Bardzo często mylimy głód z pragnieniem. Dlatego jeżeli pijesz wodę regularnie, to może się okazać, że po prostu to, co wcześniej traktowałaś jako sygnał głodu, było tak naprawdę sygnałem pragnienia. A teraz pijesz regularnie i też summa summarum mniej jesz. No dobrze, a czemu drugi nawyk i to zapisywanie? I dlaczego powiedziałam, że od samego zapisywania schudniesz? Pewnie zauważyłaś bądź zauważyłeś, że jeżeli masz zapisać to, co jesz, to zaczynasz jeść i planować swoje posiłki bardziej świadomie. Więc może na przykład chciałeś sięgnąć po jakąś przekąskę, ale przypomniało Ci się, że będziesz musieć to zapisać, więc tego nie zrobiłeś. I właśnie dlatego bardzo dobrze działa zapisywanie tego, co jemy, bo mamy nad sobą i nad tym, co robimy, większą kontrolę. Uwierz mi, że my podejmujemy kilkaset decyzji związanych z jedzeniem codziennie, bardzo często podświadomie, nawykowo. Jeżeli przykładasz większą świadomość do tego, co trafia do Twojego żołądka, to automatycznie zmniejsza się ilość niepotrzebnego nam tak naprawdę jedzenia i możemy szybciej schudnąć. Rzecz, którą zajmiemy się dzisiaj, będzie to tylko jeden nawyk, który chcę, żebyśmy wprowadzili. To brak przetworzonej żywności. Co to oznacza? Na pewno wiesz, że jedzenie, które teraz mamy do dyspozycji w supermarkecie, bardzo różni się od tego, jak jedli nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadowie. I ta żywność jest coraz bardziej przetworzona, wszystko jest w paczkach, jest gotowe często do spożycia, włóż tylko do mikrofali. I to jedzenie jest napompowane chemią. W jaki sposób pozbyć się żywności przetworzonej z naszego domu? Po pierwsze, zrób sobie porządki w kuchni, w lodówce i zobacz, czy przypadkiem nie ma tam rzeczy, które naprawdę są mocno przetworzone. Nie namawiam do wyrzucania jedzenia, natomiast jeżeli je wrzucisz do swojego żołądka, no to może się okazać, że po prostu traktujesz go tak samo jak śmietnik. Także sprawdź, co masz w kuchni, bo jeżeli masz czekoladki bądź różne słodycze pochowane, to pewnie w trudniejszych chwilach po nie sięgniesz. Więc warto sobie po prostu od razu wytrącić argument z ręki i po prostu ich nie mieć. Druga rzecz. I tutaj właśnie skoncentrujemy się na budowaniu tego trwałego nawyku, to robiąc zakupy, czytaj etykiety. Ja mam wrażenie, że czasami zapominamy albo nie potrafimy czytać w sklepach, jak patrzę na to, co ludzie wkładają do koszyków. Naprawdę, tam jest po prostu cała tablica Mendelejewa momentami. Dlatego proszę Cię, czytaj, na początek po prostu czytaj skład tych produktów, które kupujesz, które będziesz jeść. I to na pewno da Ci dużo do myślenia i pomoże Ci się wyzbyć od razu i wyeliminować tą przetworzoną żywność. Co powinniśmy jeść? Ja traktuję to wyzwanie jako długotrwały proces i chcę dać Wam uniwersalne rady. Dlatego nie powiem tutaj, jakie konkretnie produkty masz jeść, bo wiem, że każdy jest inny i to nie jest tak, że wszyscy się dobrze czują na paleo, albo wszyscy się dobrze czują na wegetarianizmie, albo na high carbie, albo na low carbie i tak dalej. Natomiast jeżeli po prostu przestaniesz jeść żywność wysoce przetworzoną i te wszystkie dodatki, które nam serwuje przemysł spożywczy, to już samo to, nieważne w jakim modelu żywieniowym, na pewno pomoże Ci chudnąć. Ja osobiście jestem zwolenniczką diet raczej niskowęglowodanowych, raczej w kierunku paleo. I dlaczego w tym wypadku paleo to jest coś, co może być dla Ciebie jakimś wyznacznikiem? Oczywiście, jeśli tolerujesz mięso. Paleo właśnie ma w swojej ideologii to, żebyśmy jedli żywność jak najbardziej naturalną. Nasz trzeci nawyk: przestań jeść żywność przetworzoną i skup się na naturalnych produktach. Z jednej strony bardzo proste, ale wiem też, że może to być bardzo trudne. Tego tygodnia masz już trzy rzeczy, czyli dalej zapisuj swoją picie wody, zapisuj jedzenie. Jeżeli czujesz nawet, że już to wszystko kontrolujesz, to proszę Cię, pociągnij jeszcze to dłużej, bo to nam pozwoli ustabilizować ten nawyk. No i nowa sprawa, czyli skupianie się na jak najbardziej naturalnych produktach, czyli jedzenie większej ilości oczywiście warzyw, owoców, może mięsa, jeżeli nabiał, to jak najbardziej naturalny. Kolejna sprawa dla łasuchów, słodkości. No nie możesz tutaj włożyć czekolady, bo wszystkie słodycze niestety, moi drodzy, są przetworzone. Więc jeżeli już masz ochotę na coś słodkiego, to polecam sięgnąć po bakalie, orzechy,
czy takie naturalne produkty. Natomiast wywalamy wszystko to, co ma długi skład. Trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że nie zrezygnujesz i nie poddasz się teraz w połowie drogi, bo czas na dobre zmiany to jest Twój czas. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!